dawaj, Robert! Udaj się! Panie Ireneuszu, z jakiej okazji do Bielawy zawitała reprezentacja Polski w piłce nożnej powyżej lat 35? No, dzisiaj gościmy naszych miłych gości z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Piłkarskiego Trafory Bielawa, którego mam przyjemność być założycielem i też prezesem od kilku lat. Gramy sobie w piłkę nożną i halową, i na boisku. Dzisiaj mamy tą rocznicę, dlatego też do nas ci nasi goście zawitali. Widzę, że pan też dostał powołanie do reprezentacji Polski. No tak, to jest taki miły gest ze strony trenera reprezentacji Polski. Mają tak w zwyczaju, jeżeli takie mecze się odbywają, no to powołują reguły szefa zespołu z drużyny przeciwnej. Czasami też wspierają się, jak nawet dzisiaj, jakimś piłkarzem do rejonu. Dzisiaj takim gościem u nich też jest Tomek Zbyszek Kubiak, który też był piłkarz bielawianki, obecnie trener, też dzisiaj gra w reprezentacji Polski. Kto gra w drużynie bielawskiej? No przede wszystkim nasi zawodnicy, czyli ze zespołu Trafory Bielawa. Ale wspieramy się też dzisiaj naszymi gośćmi, sponsorami. Zrobiliśmy kilka powołań, między innymi burmistrz miasta dzisiaj u nas występuje. Miał się pojawić prezes firmy Bester, która od wielu lat nas wspiera finansowo również, ale no wczoraj był na treningu, noga mu niestety, mała kontuzja, także nie przyjedzie. Może będzie później na tej części już oficjalnej. Jak pan ocenia szanse bielawskiej drużyny? No zawsze jakieś są. Jak patrzyłem na statystyki reprezentacji w tym roku, jakieś 80-90% swoich spotkań wygrali, ale też znalazły się dwie drużyny bodajże, które ich pokonały. Czyli jest taka możliwość i myślę, że może dzisiaj to się też nam uda. Panie trenerze, zawitała dzisiaj drużyna reprezentacji Polski do Bielawy. Jak pan ocenia bielawską drużynę? No póki co jest wynik 0-0, więc jest groźna. Zobaczymy z przebiegu meczu, jak to się wszystko obróci. No myślę, że dosyć zespół, ponieważ graliśmy w hali kilka lat temu i to był dobry zespół. A jak pan ocenia swoją drużynę? Jakie są państwa największe sukcesy? No, wygraliśmy turniej w Paderbornie w Niemczech, duży turniej. Pokonaliśmy reaktowaną ostatnio Pogoń Lwów i to nie byli oldboye, tylko seniorzy. Z reprezentacją Okręgu Lwowskiego, Old Boy, tak wygraliśmy, więc to jest, Ukraińcy dobrze grają w futsal, więc to jest duży sukces. No wiele, wiele takich przez 17 lat, które prowadzę drużynę, która funkcjonuje od 17 lat. Jakie plany na przyszłość? Na pewno będziemy grać międzypaństwowy mecz z Czechami, wybieramy się na Słowację ze Słowakami i być może z Ukraińcami w Krośnie. Jak pan ocenia występ reprezentacji Polski na Euro 2012? Nie, szkoda, że u nas tak piłka w takim stanie jest. Nie da się tego ukryć. Sądziłem, że będzie lepiej, ale boisko zweryfikowało, że nie ma szkolenia młodzieży. I to jest numer jeden. Nic więcej, nikogo więcej bym tu nie oceniał, bo nie moja rola w tym, ale wychodzi właśnie brak szkolenia przez jakiś czas. To nie można powiedzieć, że ktoś to zawinił przez 3, 4, 5 lat ostatnie, ale to się ciągnie od pewnego czasu. A w tej chwili ten system szkolenia bardzo poszedł do przodu w innych krajach, a u nas no niestety no jest jak jest. Kluby chwilą się ku upadkowi, oby nie było gorzej po euro.